Witam drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że mogę być wśród was i jak tutaj pastor zauważył na początku roku, powiem tak, pierwszy raz w waszej społeczności na początku roku byłem 41 lat temu. Albo dwa, nie, 40, nie, 41. Tak. Jeszcze tutaj nie mieliście tej społeczności. Ona była chyba tam nad tym stawem. Wtedy mieliśmy zimowisko dla studentów z Warszawy w Koniakowie, a na niedzielę przyjechaliśmy do... Szukaliśmy jakiegoś kościoła. Wtedy jeszcze nie znałem tak dobrze, ale tam wiedzieliśmy, że jest i byliśmy tam. To było właśnie taki ten przełomowy rok, to była chyba pierwsza niedziela, któraś w styczniu, która była, byliśmy tam. Także to jest, jeszcze raz przyjadę na początku roku, to już będzie tradycja. Że się cyklicznie, nie powiem, że jest to 40 lat, a powtarza. Także cieszę się, że jestem z wami dzisiaj i tak w związku z tym, że jesteśmy niedaleko od świąt, od wspominania narodzenia Pana Jezusa. Chciałbym wrócić do tematu, który przygotowałem tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. I już dzieliłem się tym tematem w Warszawie i też w Ustroniu Fundacji, ale myślę, że to jest ważne, abyśmy mogli popatrzeć jeszcze raz razem na rodowód Jezusa Chrystusa. Dla nas, jak popatrzymy na rodowody, wszystkie cztery Ewangelie mają w sobie rodowody Jezusa. Każdy inny, Łukasz z Mateuszem trochę się pokrywają, ale każdy o czym innym mówi. Jan mówi o... Pamiętacie, to jest też rodowód. Na początku było Słowo, Słowo było Boga, Bogiem było Słowo i potem Słowo stało się ciałem. To jest rodowód Jezusa Chrystusa. Marek też mówi, jak się wczytamy dokładnie, to co on mówi, też mówi o rodowodzie Jezusa. A Mateusz mówi tak. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. Aram był ojcem Aminiadaba, Aminiadab był ojcem Nasona, a Nason ojcem Salmona. Salmon zrodził Zracha, Boaza, a Boaz zrodził Zruty, Jobeda, Jobed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama, Roban ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Azawa, Azaw był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, a Ozjasz był ojcem Jotama, Jotam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, a Ezechiasz był ojcem Manasesa, Manases ojcem Amona, Amon ojcem Jozjasza, a Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. A Zorobabel był ojcem Abiadu, a Abiad ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora, a Azor był ojcem Sadoka. A Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, a Eliud był ojcem Elazara, a Elazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, a od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Moi kochani, poczęcie i narodzenie Bożego Syna jako Syna Człowieczego osadzony jest na
wielkich wydarzeniach opisanych w Biblii. Wydarzenia, które wśród nas się dokonały. Tak zaczyna swoją Ewangelię Łukasz, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Wydarzenia, które wśród nas się dokonały. To są te wydarzenia w pierwszym wieku, były one znane wśród pierwszych wierzących w Jezusa. Te wydarzenia były tak ważne, że Duch Święty zatroszczył się od samego początku, aby wszyscy wierzący z wszystkich narodów, do których dochodziła Ewangelia, od samego początku dowiedzieli się o tych wydarzeniach. Z jednej strony to pełne znaków opowiadanie o tym, jak Pan odkrył ludziom swoją chwałę i o tym, jak Mesjasz Zbawiciel pojawił się na tej ziemi. Ale z drugiej strony Narodzenie Pańskie to wydarzenie historyczne, które wydarzyło się w izraelskiej ziemi, w izraelskiej rodzinie, z konkretnym rodowodem czy z konkretną genealogią. I od którego zaczyna się Ewangelia Mateusza, jak czytaliśmy. Prorok Izajasz pisze w 53 rozdziale, znamy ten rozdział, to jest o Mesjaszu, o Chrystusie. Pisze tak, w 8 wierszu chyba. A kto o Jego genealogii, albo kto o Jego rodzie pomyślał? W naszym tłumaczeniu jest przetłumaczane, kto o Jego losie pomyślał, ale w oryginale jest, kto o Jego rodzie, kto o Jego rodowodzie, kto o Jego genealogii pomyślał? Kto będzie się zastanawiał nad Jego rodowodem? A może trzeba się zastanowić? Myślę, żeby wtedy tam więcej pomyślano o Jego genealogii i popatrzono na wszystkie proroctwa, które mówiły o pochodzeniu Mesjasza, kim będzie, co będzie robił. A może wtedy tam nie myślano, a też Kościół przez lata jakoś tak po macoszemu traktował te pierwsze rozdziały, szczególnie Ewangelii Mateusza. No bo czytamy same nazwiska, co one nam mówią? Ten zrodził tego, ten zrodził tego. Moi kochani, rodowody czy genealogie odgrywały w tamtym czasie bardzo wielką rolę w społeczności żydowskiej. W świątyni przechowywano tablice genealogiczne, aby móc potwierdzić wiarygodność pochodzenia kapłanów, lewitów, a także kojarzyć małżeństwa, które zapewniałyby czystość kasty kapłańskiej. Kapłan musiał w chwili podejmowania służby kapłańskiej wykazać, z jakiego rodu pochodzi, nawet jeśli wszystkim było wiadomo i był znany. On musiał pokazać, z jakiego jest rodu. Wszyscy Żydzi, zarówno kapłani, jak i ludzie świeccy, znali swoje drzewo genealogiczne. Po niewoli babilońskiej ogromnie ważną rzeczą było udowodnienie, że krew synów Jakuba nie została zmieszana z krwią pogańską. Można by było zacząć od Abrahama, chociaż Mateusz zaczyna od Dawida. Pamiętacie? Czytamy. Jezus Chrystus, syn Dawida, syn Abrahama. Przecież to jest kolejność trochę nie taka. Potem dalej, jak wylicza w ostatnim tym wierszu, który czytaliśmy, mówi od Abrahama do Dawida. A zaczyna pierwszy wiersz, syn Dawida, syn Abrahama. Gdzie był Abraham, a gdzie był Dawid? Dlaczego tak? I dlaczego potem wylicza na koniec, że było 14 pokoleń, 14 i 14, chociaż między jednym było 13, jakbyśmy policzyli. Dlaczego tak to było ważne dla Mateusza? Liczba 14 to jest też liczba imienia Dawid. Rodowód z Ewangelii Mateusza mówi o królewskim pochodzeniu Chrystusa. On się trochę różni od Ewangelii Łukasza. Łukasz zaczyna od Jezusa do Adama. Tutaj idziemy w tą stronę do
od Abrahama do Jezusa. Ja chciałbym dzisiaj mówić o jednej osobie, która była, która jest w rodowodzie Jezusa, a pojawiła się od niewoli czy po niewoli babilońskiej. Powiedziałem, że po niewoli babilońskiej ogromnie ważną rzeczą było udowodnienie, że krew synów Jakuba nie została zmieszana z krwią pogańską. Czytając rodowód Mateusza i Łukasza, możemy zobaczyć w tym rodowodzie, czy w tych rodowodach, że imiona drugorzędne prowadzą do imion ważnych, które są podstawą prawdziwej tablicy genealogicznej Jezusa. Z rodowodu Jezusa możemy wyciągnąć wiele wartościowych lekcji, gdybyśmy mówili, co to znaczy Jezus Chrystus, syn Dawida i syn Abrahama. Zobaczcie, to jest pierwszy rozdział Nowego Testamentu. Od razu nas wrzuca do pierwszej księgi Mojżeszowej. Syn Abrahama. Jeżeli nie wiesz, kto to był Abraham, jeżeli nie wiesz, kto to był Dawid, to tam może być syn Kazika, syn Edka, cokolwiek. Ale nie jest. Tam jest napisane syn Dawida i syn Abrahama. I żeby to zrozumieć, powiem więcej. Rodowód Jezusa Chrystusa. Kto jest Jezus, to wiemy, to jest imię. A Chrystus? To nie jest nazwisko. To jest jak, pamiętam, taki mój znajomy, mieliśmy konferencję, taki festiwal świateł w Warszawie. Jonathan Bernis on się nazywa i on w swoim świadectwie mówił, jak to było. On był z żydowskiej rodziny i dla niego Jezus Chrystus to był Jezus z rodziny Chrystusów. Tam to było, że jego rodzice to byli Chrystus i Chrystusowa. I to było nazwisko. Tak był wychowany, tak myślał cały czas. Ale to nie jest imię i nazwisko. Jeżeli zaczynamy rodowód Jezusa Chrystusa, jeżeli nie wiemy, co to jest Chrystus, no to też nam niewiele mówi. Ale o tym zaraz dzisiaj powiem kilka słów. Powiedziałem, że imiona, które tu były raz tylko wymienione, nigdzie niektóre te imiona z rodowodu Jezusa nigdzie więcej w Biblii nie przeczytasz. Ale tutaj są. Prowadzą do imion ważniejszych, które są podstawą prawdziwej tablicy genealogicznej Jezusa. Z rodowodu Jezusa, jak już powiedziałem, możemy wyciągnąć wiele wartościowych lekcji. Dzisiaj, zanim pójdziemy dalej, to na podstawie tego rodowodu musimy stwierdzić, że jedną rzecz, jak patrzysz na ten spis, że Bóg jest zainteresowany ludźmi. On nas kocha. Powiem więcej, On nas lubi. Nadaje nam imiona. Ma nas na względzie i oczekuje, że będziemy żyli zgodnie z Jego wolą. Bóg zna każdego z nas po imieniu. I Jemu nie było szkoda, że tylko raz zająć miejsce i wpisać imię, którego potem już nigdzie nie znajdziesz. Dla mnie to znaczy, że każdy z nas tu jest tutaj. Dla Niego jest ważny. On zna Ciebie po imieniu, każdego z nas. Zna. I w Jego księdze, kiedyś jak ją zobaczymy, tam jest to zapisane. I może być, że niektórzy z nas tylko tam są zapisani. I powiem, jeżeli miałbym nigdzie indziej nie być zapisany, to mi wystarczy, jeżeli tam będę. On Cię zna. I dla Niego jesteś ważny. I oczywiście On chce, abyśmy żyli zgodnie z Jego wolą, bo jeszcze nie wiemy, do czego On może nas użyć. I może tak się zdarzyć, że Twoje imię powtórzy się wiele razy w historii zbawienia, w Bożym planie. Boże plany i środki są znacznie większe niż nasze wysiłki, niż nasze możliwości. Bóg jest suwerenny, Jego zamiary zostaną zrealizowane. On wytacza ścieżki historii, kieruje nią, wpływa na
wpływając na ludzi. Rodowód Jezusa pokazuje o jego królewskim i kapłańskich korzeniach. Dlatego jest Abraham i dlatego jest Dawid tam. Sam początek mówi o Jezusie Chrystusie, albo inaczej bym powiedział o Jezusie Pomazańcu. Jezus Pomazaniec. Rodowód Jezusa Namaszczonego. Mesjasza. Namaszczonego do konkretnej służby. W Starym Testamencie namaszczenie olejem symbolicznie wyznaczało, że Bóg posyła człowieka do jakiejś służby. I były trzy służby starotestamentowe, prorocka, kapłańska i królewska, których cechowało się czymś takim, że znamieniem czy znakiem tego było namaszczenie olejem do tej konkretnej służby. Prorocy, w pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, wiersz 16, czytamy tak. Namaścisz na proroka na twoje miejsce. Pamiętacie, Bóg mówi do Eliasza, co ma zrobić z Elizeuszem. Namaścisz go olejem na twoje miejsce. Kapłańska służba, druga Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, wiersz 7. Wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Bóg mówi do Mojżesza, co ma zrobić z Aaronem. Ma wylać olej na jego głowę i namaścić go na kapłana, do służby kapłańskiej. Służba królewska, 1 Samuelowa, 16 rozdział, wiersz 13, mówi tak. Namaścił go w gronie jego braci. Pamiętacie kto kogo? Samuel przyszedł do domu Isajego, bo tak odebrał od Boga, że z tego domu będzie król, który będzie panował nad Izraelem. I pytał się Isajego, czy ma synów, on miał wielu i mówi, że jeden z nich będzie królem. I on oczywiście ojciec najstarszego przyprowadził, ale Samuel patrzy i mówi, nie, że to nie ten, on drugiego, trzeciego, czwartego i tak idzie po kolei, nie wiem, zdaje się, że sześciu przyprowadził. I to już było koniec. Samuel był trochę zmartwiony, bo jakoś nie rozpoznawał, że to miał być któryś z nich. I pyta się go, czy masz jeszcze syna. On mówi w zasadzie, nie mam. No jest tam takie pachole, które jest przy stadzie owiec na pastwisku. Najmłodszy to był Dawid. I Samuel mówi, to niech tu przyjdzie. On mówi, no to zróbmy najpierw, złóż ofiarę, wieczerze, potem się go przyprowadzi. On mówi, nie, mój, nie zaczniemy, dopóki on się tutaj nie pojawi. Kiedy przyszedł, to jest ten tekst, który czytamy, namaścił go w gronie jego braci. Był wylany olej na niego i to był olej namaszczenia na króla. Stary Testament obiecuje, że przyjdzie wybrany sługa Pana. Izajasz o tym pisze w 42 rozdziale, który będzie prorokiem jak Mojżesz. Pamiętacie, Mojżesz w 5 Księdze Mojżeszowej, 18 wiersz, mówi tak, że proroka takiego jak ja wzbudzi ci Pan. Mówił do Izraela. Proroka takiego jak ja wzbudzi ci Pan. Czyli przyjdzie prorok. Dalej, że będzie prorokiem, będzie kapłanem jak Melchizedek. Psalm 110, wiersz 4. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Oczywiście kapłani w Izraelu są z rodu Aarona. Jeśli ktoś jest kapłanem, to jest z rodu Aarona, to znaczy należy do rodu kapłańskiego. Z Jezusem był problem, chociaż gdy chodzi o krew, on był z rodu Aarona też. O jego jakby schedę królowania na tronie Dawida to było po Józefie. Józef był z rodu czy z domu Dawida, ale Maria, ojciec czy tato Marii był z rodu Dawida, a mama Marii była z rodu Aarona. Problem jest taki, że żeby być kapłanem, to musisz być, to dziedziczysz po ojcu, tak samo jak królowanie po ojcu i kapłaństwo jest po ojcu. A Maria była z domu Aarona, ale ojciec Jezusa
Skąd był? Gdy chodzi o królowanie, o tron Dawida, to był przez adopcję, był z domu Dawida, ale po krwi też był z domu Dawida, ale Jezus ludzkiego ojca nie miał. I to jest jakby taka moja wstawka do tego, tak to rozumie i możecie się z tym nie zgadzać. Dlatego był bez grzechu. Maria była dziewicą, pamiętacie? A grzech dziedziczy się po ojcu. Jest wiele tekstów w Starym Testamencie, gdzie jest powiedziane, że grzechy ojców będą aż do trzeciego czy czwartego pokolenia pójdą na synów. Nie ma, że grzechy matki. Jest tylko napisane grzechy ojców. Ojcem to jest Boży Syn, to jest Duch Święty. Jak już powiedziałem, kapłani w Izraelu są z rodu Arona. Jeśli ktoś jest kapłanem, to jest z rodu Arona, to znaczy należy do rodu kapłańskiego. Gdy chodzi o Melchizedeka, to on jednocześnie był królem i kapłanem. O tym możemy przeczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 4 rozdział. Jezus stał się kapłanem nie według przepisów prawa dotyczącego cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia, jak pisze autor listu do Hebrajczyków w 7 rozdziale. Przedwieczne kapłaństwo Jezusa, to jest Psalm 110:4, mówi, ono przyszło tam prosto z nieba. Jest królem jak Dawid, to znaczy pomazańcem Bożym. Izajasz 55 rozdział, wiersz 3-4. Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę, jak pisze Jeremiasz, 30 rozdział. A ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ezechiel mówi tak i potem Ozeasz. Znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla i jemu będą oddawać chwałę. To jest ciekawe, to co pisze Ozeasz, że będą szukać Boga i swojego króla Dawida i jemu będą oddawać chwałę. Żydzi nigdy człowiekowi chwały nie oddawali. Jak mogą oddawać królowi Dawidowi chwałę? Oczywiście, kiedy pisze Ozeasz, Dawida już nie było. To jest mowa o tym, który miał przyjść. Izrael oczekiwał Mesjasza, który wypędzi jego wrogów i ustanowi prawo pokoju. Mateusz utwierdza w tym rodowodzie, że Jezus to pomazaniec, obiecany król i oswobodziciel. Dlatego rodowód Mateusza mówi o następcach tronu. Genealogie były bardzo ważne po niewoli babilońskiej. Pozwalały zachować czystość rodu, jak również w czasie helenizacji Izraela też były bardzo ważne. Dzisiaj, jak już powiedziałem, chciałbym, abyśmy mogli popatrzeć na Zorobabela, o którym tutaj w rodowodzie czytaliśmy. Zorobabela, syna Szelatiela, urodzonego w niewoli babilońskiej. On przewodził Żydom wracającym z niewoli babilońskiej. Był człowiekiem uczonym i dobrze wszystkim znany. Czystość jego krwi była znana jako potomka Dawida i tu nie podlega najmniejszej wątpliwości. On odbudował, w zasadzie wybudował ołtarz Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne. Jak czytamy u Ezdrasza w 3 rozdziale, Zorobabel dosłownie znaczy w Babilonie zrodzony. Był zarządcą perskiej prowincji Judei za panowania Dariusza I.
przed Chrystusem. Zorobabel i Jozue kapłan, najwyższy, byli odpowiedzialni za doprowadzenie do końca odbudowy świątyni. Gdybyśmy czytali proroka Zachariasza, tam zobaczymy, że Jozue, o którym tutaj czytamy, był synem Jehosadoka. A to zapamiętajcie to imię Jehosadak, bo potem do niego wrócimy. Nadzieje na odrodzenie wiązano z Zorobabelem. Może z racji jego przodków, Ageusz nazywa go sługą Jahwe w jedynym, którego Jahwe sobie upodobał. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę cię sługą mój Zorobabelu, synu Szalatiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan zastępów. To jest Ageusz, drugi rozdział. Myślę, że Zorobabel znał Boże obietnice odnośnie narodu izraelskiego, znał Boże obietnice odnośnie Jerozolimy i wiedział, że nie taki los Bóg dla nich przeznaczył. Zorobabel był w takiej relacji z Bogiem, że tak jakby patrzył oczami Boga w przyszłość. Poznawał Boże słowa i zaczynał je rozumieć. I nie tylko po to, aby się nimi delektować, i nie tylko po to, aby się o nie spierać w grupach domowych, ale aby zrozumieć, co ma robić dzisiaj, aby jutro spełniło się to, co napisano w proroctwach. Moi kochani, to jest bardzo ważne dla wierzącego człowieka. To jest tak, jakbyś patrzył oczyma Bożymi. Co mam robić dzisiaj, aby to, co prorocy mówią, co się ma spełnić, aby to się spełniło? To wysoki poziom relacji z Bogiem. To znaczy, że ty bierzesz na siebie brzemię. Żyć dzisiaj dlatego, aby przez niewiadomy dla ciebie czas spełni się to, co Bóg zaplanował i planuje realizować. Ty jesteś gotowy służyć Bogu, nawet jeżeli rezultat nie będzie widoczny za twojego życia ziemskiego. Ty jesteś gotowy działać, tracić swój czas, swoje siły, swoje pieniądze dzisiaj ze względu na to, co widzisz w przyszłości. To jest rozumienie życia wiecznego. Ty rozumiesz, że już żyjesz wiecznie. I to, co będzie za 200 lat, to będzie ważne również dla ciebie. A najważniejsze, że to będzie ważne i potrzebne dla Boga. Zorobabel był niezłomnym w tym. On czytał to, co mówili prorocy o Jerozolimie, o przyjściu Mesjasza. I był gotowy, aby Bóg go użył. My czasami, jak czytamy proroctwa, nie wiem, co myślimy. Jak czytasz proroctwo, na przykład takie proste wezmę, które jest powiedziane, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. I my czekamy, kiedy to się wypełni. A może podnieść głowę do góry i Boże, a co ja mam robić, żeby to się wypełniło? Co ja, Kazik Barczuk, mam robić, żeby to się spełniło? Czytamy o innych proroctwach, które mówią na przykład, że Izrael będzie wracał do swojej ziemi, że zgromadzę z północy, z południa, że już nie będzie się mówić ten, który wyprowadził ich, ujął za rękę, wyprowadził z niewoli egipskiej, tylko ten, który sprowadził ich z północy. I ja na to czekam, ale ja mogę powiedzieć, Boże, a co mam robić? Ja pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy byłem w Finlandii, a też w Polsce niektórzy, kiedy zaczęli przygotowywać miejsca, bo mówili, tędy będą, szczególnie w Polsce, będą przechodzić Żydzi. Bo tak jest napisane. Nie było o Polsce, ale że będą prowadzić. Ja sobie myślałem, jak przez Polskę, jeszcze ze Związku Radzieckiego. My jesteśmy w tym samym systemie. Jeżeli stamtąd nie można, to stąd też nie można. Może nawet tym bardziej nie można.
A jednak ktoś uwierzył w to, zobaczył oczami Boga. I mówi, Boże, co mam zrobić, żeby to się mogło spełnić? Bóg mówi, no to przygotuj miejsce, bo będą ludzie tędy szli. Kilkadziesiąt, ponad 100 000 przez Polskę za czasów premiera Mazowieckiego przejechało, co było niemożliwym, ale przejechało. I wyjechało, dojechało do swojej ziemi. Czasami słuchamy jakieś proroctwa też, że będzie przebudzenie, że coś się wydarzy. A potem mówimy, no się nie wydarzyło. A dlaczego nie zapytałem, Boże, a co ja mam zrobić, żeby to się wydarzyło? Boże, co mam zrobić? Jak już powiedziałem, Zorobabel był niezłomny w mocnym realizowaniu Bożych celów, opierając się na słowie, które dostał od Boga. Takie jest słowo do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Zachariasz to zapisał w 4 rozdziale. Nie dzięki mocy, i Bóg mówił to do Zachariasza. To, co Pan mówił do Zorobabela. Bóg przez proroków Ageusza, Zachariasza przemawiał do Zorobabela i Jozuego, arcykapłana, syna Jehosadaka. To pomogło Zorobabelowi przyjąć Bożą strategię. Ezdrasz o tym pisze 5 rozdział. Bóg poruszył ducha Zorobabela, a Ageusz o tym pisze w 1 rozdziale, wierszu 14. Myślę, że Zorobabel zdawał sobie sprawę, że Jerozolima to miasto wielkiego króla Dawida i że jego tron będzie tam na wieki. Moi kochani, czy wtedy spodziewał się, że on, Zorobabel, jest częścią tego planu? Czasami czytamy proroctwo jakieś w Biblii i nie wiem, czy dopuszczamy taką myśl, czy się spodziewamy, że ja mogę być częścią tego planu. Tego, co Bóg planuje, tego, co Bóg chce zrobić, tego, co Bóg zamierza. Czy ja jestem częścią tego planu? Czy mogę być częścią? Czy będę częścią tego planu? Nie wiem, czy Zorobabel to wiedział, ale na pewno wiem, albo na pewno myślę, że tak na pewno chciał. Że chciał być częścią Bożego planu. Że chciał być blisko Boga i chciał realizować te zamierzenia, które Bóg ma dla historii zbawienia całego świata. Na pewno chciał i przynajmniej się do tego przygotowywał. Że w niedalekiej przyszłości, w oznaczonym czasie przez Boga, do miasta Dawida przyjdzie Mesjasz. Tego oczekiwał. Może do końca nie rozumiał, że on będzie częścią tego planu. Z naszej perspektywy on już przyszedł, Mesjasz, żeby wykupić nas z grzechów Izraela i całe człowieczeństwo. Dzisiaj przed chwilą wspominaliśmy to, co Chrystus dokonał dla nas na Golgocie. Kiedy patrzymy na rodowód Jezusa Chrystusa i Jego wyjątkowy przypadek dziewiczego poczęcia z Ducha Bożego, wydaje się prawie naturalnym, gdy spojrzymy na Niego jako na część wyjątkowej historii wyjątkowego narodu, a dla nas dzisiaj tutaj na część historii wyjątkowego zbawienia. To narodzenie z dziewicy to część historii wyjątkowego zbawienia. Są setki proroctw dotyczących Mesjasza, mówią o tym, kim
kim on jest, co uczyni, gdzie się narodzi, w jaki sposób umrze. Ale najistotniejszym zagadnieniem poruszanym w natchnionych proroczych przesłaniach jest rola Mesjasza jako króla Żydów. To podstawowy kontekst, z jakim są one, te proroctwa, wypowiadane. Jeremiasz prorokował tak. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiona, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Jeremiasz 23 rozdział. Pan sprawiedliwością naszą. To jest imię, gdybyśmy dokładnie chcieli, to prawie brzmi tak jak Melchizedek. Bo Sadek to jest sprawiedliwość, tam jest król, pan. Jeremiasz o tym też mówi. Jeremiasz prorokował tuż przed zburzeniem Jerozolimy przez Babilończyków. Prorokował i wtedy już był też kres panowania królów pochodzących od Dawida. To był kres tej dynastii. Pamiętacie, Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę, zburzył świątynię. I wtedy tuż przed tym, albo w trakcie prawie, Jeremiasz mówi coś takiego. Normalnie, gdybym był prorokiem, to bym się bał coś takiego powiedzieć. Raczej bym powiedział, że to Babilon będzie panował wiecznie. A nie ktoś, kto jest podbity, kto idzie do niewoli, gdzie ta dynastia królów Dawida w zasadzie jest w rozsypce, nie ma. A on mówi tutaj, że Pan wzbudzi odrość. Pan obiecał, że wzbudzi latorość, czyli potomka Dawidowego, aby panował nad Izraelem. Tak jak Dawid będzie władał zjednoczonym królestwem. Syn Dawida jest wybawicielem, wybawieniem, źródłem bezpieczeństwa. Nie będzie zwykłym człowiekiem, a jego lud nazwie go Pan sprawiedliwością naszą. I moi kochani, 70 lat później, po tym przesłaniu Jeremiasza, Zorobabel, potomek Dawida, wraca z Babilonu. Nigdy wcześniej nie był w Jerozolimie. Nie wiedział to, co my teraz wiemy w tym okresie, kiedy świętowaliśmy narodzenie Pana Jezusa. Zorobabel tych rzeczy nie wiedział. Tylko na czele ludu idzie. Bo uwierzył w to, co Jeremiasz powiedział 70 lat wcześniej. Nie wiedział tego, co my wiemy. A co my wiemy? Że ten, który ukazał się na horyzoncie 2000 lat temu, to nie był tylko syn Józefa i Marii. Jest on tym, który miał przyjść od Boga. Tym prawdziwym Mesjaszem, którego świat potrzebuje, którego Bóg zapowiedział w proroczym zwiastowaniu. Przyszedł do całego świata, to znaczy do każdego z nas, również tutaj dzisiaj. I warto, aby w tym czasie jeszcze raz o tym pomyśleć, ponieważ to dotyczy każdej sprawy naszego życia. Obejmuje nie tylko nasze życie religijne, ale całe życie społeczne, naukowe, polityczne, narodowe, wszystko. Moi kochani, On jest tym, który miał przyjść. To znaczy, że poza Nim nie ma pokoju, nie ma wolności, nie ma szczęścia. W Nim jedynie jest to wszystko, za czym tęskni serce ludzkie, czego pragnie niespokojna dusza człowieka. Moi kochani, to dziecko ubogich rodziców, narodzone w Betlejem, potem skazane przez ludzką sprawiedliwość na śmierć, jest jedynym ratunkiem dla świata. Jak
Łukasz zapisał w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma. Powiedziałem, żebyśmy zapamiętali Ojca, tego kapłana Jozue, Jehoszadok. Jakbyśmy przeszli do Ewangelii Łukasza, to by trzeba było drugi temat zacząć. Ale tylko chcę jedną myśl, żebyśmy zobaczyli, jak patrzymy na te rodowody. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego Ewangelia Łukasza zaczyna się od Zachariasza, Elżbiety, od Jana Chrzciciela. A w ogóle dlaczego, jak myślicie, dlaczego Jan miał na imię Jan? Dlaczego Bóg mówił do Zachariasza, nazwiesz go Johanan? Dlaczego? Nawet się dziwili z jego rodziny potem, kiedy on nazwał Johanan. Pamiętacie, stracił mowę i napisał, że będzie Johanan, czy Jehonan. Ojciec Jozuego był Jehoszadek. Johanan, gdybyśmy czytali z czasów Dawida, pamiętacie, kapłaństwo było od Arona. Ale potem Bóg w czasach Dawida zawęził to kapłaństwo, dlatego że oni się sprzeniewierzyli. Tylko jedna linia została, Sadok, czy Cadek. To hebrajskie słowo Cadek, sprawiedliwy. Od tego potem jest Sadok, Melchisadok. I tam jest powiedziane, że przy Dawidzie był arcykapłan, był z rodu Sadeka. I Bóg mówi, tylko on może do mnie się zbliżać, żaden inny. I potem ta linia Sadoka szła cały czas. Potem jak wrócili z Babilonu, pamiętacie, to był Jozue, syn Jehoszadeka. To jakby był z tej linii. A potem, jak było powstanie machabejskie, o tym czytamy, Machabeusze, o tym czytamy, oczyszczenie świątyni, święto Hanuka. W Ewangelii Jana, 10 rozdziale, czytamy, była zima, było święto oczyszczenia świątyni. Pamiętacie, Jezus przyszedł, przechadzał się w świątyni, tam było między kolumnami Salomona. Ojciec Matatiachu był Johanan. Nawet jak czytamy Flawiusza, on pisze o nim Jan, czy tak u nas przetłumaczone, Jan Sprawiedliwy. Czy Johanan z rodu Cadek. Bóg powiedział, że tylko ten kapłan będzie składał ofiarę. A Jeremiasz w 30 rozdziale, w 33 rozdziale pisze, że przyjdzie taki czas, że z tego rodu, z rodu Sadeka, czyli ja bym powiedział Melchisadeka, będzie, że ta ofiara będzie składana, u nas przetłumaczone jest na wieki, że nie braknie, będzie na wieki składana, ale w oryginale można też przeczytać, że będzie złożona raz na wieki. I Bóg to był jako proroctwo. I ten ostatni kapłan z tej rodu 165 lat przed Chrystusem, on zginął. I potem już nie było kapłanów z rodu Sadeka. Byli kapłani i ja bym powiedział, można by powiedzieć, że to byli tak w cudzysłowie fałszywi. To jest wiele razy czytamy w Biblii, że ich służba jest jakby wyuczonym przepisem. Że Bóg mówi, to jest wasze ofiary, które składacie, to jest obrzydliwością dla mnie. W zasadzie to się wcześniej to zaczęło, ale ten zginął ostatni i pierwszy, który zaczynał. Pamiętacie Zachariasz? Zachariasz i Elizabet, Eliszewa, oni byli z domu Arona. Tak czytamy w Ewangelii Łukasza. A co o nich tam czytamy jeszcze? To było pisane po grecku, a gdyby Łukasz napisał po hebrajsku, u nas jest napisane, że Zachariasz był sprawiedliwy przed Bogiem. Pamiętacie, tam jest tak napisane. A gdybyście po hebrajsku to przeczytali, Zachariasz, bym powiedział, z domu Sadeka.
Sprawiedliwy, to ten, który mógł zbliżać się do Pana, który chodził sprawiedliwie przed Panem. I Bóg w jakiś sposób chciał, aby wiedzieli, że ten, który idzie przed Jezusem, że ta służba kapłańska, i on pokazuje na prawdziwego kapłana. I Jan potem o tym w swoim zwiastowaniu mówił. Pamiętacie, co on powiedział? Że ja nie jestem godzien. Jemu że myka zawiązać. Tak, ja jestem z domu Sadeka, jestem kapłanem. Ale ten, który idzie tutaj, jego kapłaństwo jest tam prosto z nieba. Ja nie jestem godzien mu nawet zawiązać rzemyka u jego sandałów. Dlatego w Dziejach Apostolskich czytamy, że nie ma, w nikim innym nie ma zbawienia. A to wszystko możemy wyczytać w rodowodzie, już na samym początku. Od początku każde imię. Jeszcze raz chcę przypomnieć dla was o tych imionach, o których nie wiemy, kim oni byli. Może z hebrajskiego można coś wyczytać więcej, ale więcej nie występują, większość w Biblii. Jeszcze raz powiem, że jesteś ważny dla Boga i to chciałbym, abyśmy zapamiętali. Bóg zna cię po imieniu. I miej takie nastawienie, że to, co jeszcze ma się wydarzyć, powiedz, Boże, chciałbym być w tym planie. Nie wiem, dokąd pójdę, nie wiem, co się stanie. Pamiętacie Izajasza? Kiedy Bóg mówi, kogo pośle, kto tam pójdzie, czy kto nam pójdzie, co On mówi? Oto jestem. Poślij mnie. Ja tak nazwałem swoją też służbę. Misja poślij mnie. Bo chcę być w tym Bożym planie. Chociaż nie wszystko rozumiem, nie wszystko wiem, ale tak jak czytam, pcham się do tego. Chcę być, aby to było realizowane, to, co Bóg zamierzył. Chcę, żeby to się stało. I nie ma znaczenia, czy to się stanie za mojego życia, czy 100 lat potem, czy wcześniej. Nie wiemy, kiedy to się skończy, ale to jest ważne, jeżeli popatrzymy z perspektywy wieczności, a żyjemy wiecznie już teraz. Jak przyszedłeś do Jezusa, zaprosiłeś Go do swojego serca, już żyjesz wiecznie. To z perspektywy wieczności to jest ważne. Co się wydarzy nawet wtedy, kiedy nas tu nie ma. Jest ważne, żeby teraz być gotowym poświęcić czas, siły, zdrowie, pieniądze na rzeczy, które mogą się wydarzyć, nawet jak nas tutaj nie będzie. Dla Bożego Królestwa to jest ważne. Bo jest napisane i mówię, Boże, co ja mam zrobić, aby to się wydarzyło? My czekamy na przyjście, jest powiedziane, że On przyjdzie. A może i mówimy, przyjdź Panie Jezu, chcielibyśmy, żeby szybciej On przyszedł. A może powiedzieć, Boże, a co mam zrobić, żeby to się stało? Co mam zrobić? Ja, każdy z nas. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, z którego możemy się uczyć. Dziękuję Ci, że posłałeś nam swojego Syna. Drogi Jezu, dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś tutaj, aby dokonać odkupienia, aby dokonać wybawienia każdego z nas. I dziękujemy Ci, że my dzisiaj możemy być też w tym rodowodzie. Amen. Dodam tylko, w jaki sposób możemy być w tym rodowodzie. Pamiętacie? Bóg powiedział do Abrahama, kiedy zawarł z nim przymierze, że Twój lud, czy Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie i jak piasek morski. A potem Bóg powiedział, to w czasach Dawida, kiedy mówił o tej linii Sadoka i o potomkach Dawida, mówił, że potomkowie Dawida, że nigdy na tronie nie zabraknie potomków Dawida i kapłanów, że oni będą z linii kapłańskiej Sadoka i w końcu i Dawida, będą, i tam jest powtórzone to, będą jak gwiazdy, tyle ich będzie jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. Kiedy Izrael stanął przy górze Synaj, Bóg powiedział do nich co? Że jesteście królewskim kapłaństwem. A co mówił Piotr w swoim liście do wierzących ludzi? Do ciebie bracie i siostro, do mnie. Co mówił? Jesteście kapłanami. Królewskimi.
Moi kochani, i to jest ta linia, to jest to niebiańskie DNA, które jak zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, to ta linia jest kontynuowana, a Bóg powiedział, że nie zabraknie kapłanów z tej linii i nie zabraknie królów z tej linii do końca na wieki. Czy możemy być w rodowodzie? Możemy uczestniczyć w tym. Dzisiaj tutaj, gdzie jesteś, to co robisz? I powiedziałem, Bóg zna cię z imienia i naszym zadaniem jest, abyśmy niczego nie zepsuli. I tu mam na myśli, kiedy chodzi o zepsucie, to żebym swoim życiem czegoś nie zepsuł poprzez jakieś durne zachowanie, poprzez grzech. Oczywiście, bo Bóg jest silniejszy, większy od to, co się z nami dzieje. Zawsze możemy wracać, jak upadniemy. Ale pamiętajmy, że należymy do Bożego Królestwa. Jesteśmy na dworze Króla i tam obowiązuje nas etykieta. Dlatego, że jesteśmy w pewnym planie. I Bóg to realizuje i będzie realizował. I tego życzę w tym nowym roku dla każdego z was. Abyśmy tak jak Zorobabel, czy wiemy, czy nie wiemy. Ale mieli to pragnienie, Boże, chciałbym być użyty w Twoim planie, jaki masz, czy dla tego miasta, czy dla tego kraju, czy dla tego świata. Nie ma znaczenia, czy ja to zobaczę, czy kiedy to się wydarzy, ale jestem gotowy, chcę, abyś mnie użył. I tego życzę wam i sobie. Amen.